Witajcie kochani, jest ze mną dzisiaj tutaj specjalny gość Wojtek i chcemy dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnych tematach, o Bogu, o duchu, o różnych ścieżkach, o różnicach, które wydają się pozornie różnicami, ale jak się popatrzy głębiej, to się okazuje, że wszystkie drogi prowadzą do tego samego źródła. Jakie? Zapraszamy! Witam serdecznie. Ta rozmowa, kochani, będzie troszeczkę nietypowa, ponieważ Wojtek jest... Dobrze zacząłeś. Wojtek jest. No właśnie. I to jest, może już w tym miejscu prawie można skończyć film. Wojtek jest, wszyscy jesteśmy i jest git. Kochani, jest taka sytuacja, że wiem, że w toku rozwoju duchowego dzieje się czasami coś takiego, że człowiek jakby... miała za sobą jakiś taki background, nazwijmy to religijny, jakieś takie tło religijne. I większość z nas, tak jak robiłem kiedyś ankietę, większość z was jest osobami wysoko wrażliwymi. Najczęściej osoby wysoko wrażliwe są niezadowolone ze zinstytucjonalizowanych religii, z tego, co one robią. Ja też przez coś takiego przechodziłem. Przy czym zadziało się takie coś, co chciałbym też na tym filmie w jakiś sposób troszeczkę poruszyć, że... odrzucając, w moim konkretnym wypadku, odrzucając Kościół, zrobiłem też coś takiego, że odrzuciłem przy okazji i mistyków, i chyba największego z tych mistyków, czyli Jeszuę, czyli Jezusa. I moja droga do Niego była taką trochę drogą dookoła przez wschód. I na sam koniec jakby mam takie poczucie, że to wszystko, te nasze ludzkie etykietki, te nasze ludzkie ograniczenia, które my sobie tworzymy w umyśle i sami sobie tak naprawdę je wymyślamy, co jest czym, a co czym nie jest, po prostu bez sensu tak naprawdę. Są takie sztuczne podziały tworzone. Chyba dość dobrze czujemy się generalnie w tym, jak sobie coś poukładamy, ponazywamy, potworzymy. Daje nam to złudzenie kontroli nad tym i lubimy tak mieć to złudzenie kontroli. Ja wiem, ogarniam swoją drogę, duchową ogarniam. Tak, poza tym to jest bywa najlepsza droga z możliwych. Tak, bo moja jest słuszniejsza niż inna, bo jest insza. Natomiast na pewno jest ona zupełnie inna, ponieważ jest zawsze jedyna, indywidualna i niepowtarzalna dla każdego z nas. I odkrycie tego, że nie muszę z nikim konkurować, już mnie uwalnia bardzo mocno od takiego myślenia, a to lepsze, a to gorsze i tak dalej. Nie? Takie doświadczenie... Z tym myśleniem, przepraszam, że przerywam, ale z tym myśleniem o konkurencji, to nawet mi się wydaje, że sporo ludzi nawet może nie mieć tak na poziomie indywidualnym, że nie myślą, że moja droga konkuruje z inną, ale jak dodamy do tego poziom kolektywny, to jest coś takiego, że w grupie często ludzie są bardziej nieświadomi niż jako jednostki. Tak, na przykład jako jednostka byś, nie wiem, nie potępiłbyś czegoś, ale jak moja grupa, jeszcze dodamy do tego moja religia, czy moja wiara, czy moje dogmaty, to potępiają, no to ta grupa pewnie ma rację, bo jest moja. Tutaj jest takie... Tak, i chęć bycia z jednej strony częścią tej grupy, a więc pewien poziom jedności, wspólnoty jest zachowany, a z drugiej strony pojawia się tęsknota za odkryciem indywidualności w tej grupie. Tak. I pewnie gdzieś tam w jakichś okolicznościach może się wydawać, że to koliduje ze sobą. Dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, że piękno grupy polega nie na jednolitości, a na różnorodności. Tak. I czym bardziej grupa różnorodna, tym więcej w niej piękna. Tym więcej takiego wewnętrznego bogactwa. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, że ta rzeczywistość, którą dzisiaj nazywamy Kościołem, tak naprawdę przez całą swoją historię wytworzyła właśnie dlatego, że było sporo różnego rodzaju napięć. Więc pojawiło się też sporo ciekawych rzeczywistości. Jedne były czasowe, gdzieś tam się pojawiły, potem ucichły. Niektóre trwają w dalszym ciągu, ale tych rzeczywistości jest bardzo dużo. Dlatego dla mnie takim cudownym rzeczą jest to, że ta rzeczywistość jest na tyle bogata, że jeżeli tylko mam ochotę i pewnie jakąś siłę, determinację, żeby poszukać, to tam naprawdę dla każdego jest miejsce. Tak, ale też jakby to, co się dzieje i co pewnie obserwujemy w przestrzeni jakby publicznej, społecznej, pewnie się wszyscy po prostu orientujemy w tym doskonale i nie chcemy tego tematu wołkować tutaj
niepotrzebnie, ale po prostu jest coś takiego, że nazwijmy to w cudzysłowie grzechy Kościoła, tego nieświadomych części jego, może tak to ujmijmy, potrafią być dla niektórych ludzi na tyle dojmujące i dla mnie też osobiście były tak bardzo personalnie, no miałem taką sytuację, że u mnie w domu były po prostu z udziałem oficjera po prostu kościelnego takie dość, no po prostu popijawe, mówiąc wprost, plus jeszcze inne rzeczy, o których może nie będę już na filmie wspominał, które do świadomych za bardzo nie należą. I ja to wszystko widziałem, obserwowałem jako nastolatek tak jakby bardzo żywo i mnie to zadziały się dwie rzeczy. Nastawiło mnie to antagonistycznie do Kościoła, ale później przyszło to się, że tak powiem, nazwijmy to uzdrowiło, zrozumiałem, że okej, tam są różni ludzie po prostu i ja idę swoją ścieżką. Ale to, co się zadziało, to jest jakby jedna rzecz, dla mnie ona jest mniej istotna i w zasadzie nieważna. Ale druga rzecz, która się stała, to mnie paradoksalnie oddaliło od Jeszuły, czyli od Jezusa. I to jest dla mnie taka, no w zasadzie ja do tego samego czegoś doszedłem drogą naokoło i tu mam po prostu takie poczucie, nie wiem, jak to nazwać, krzywdy to jest złe słowo, ale takie po prostu poczucie, że niesprawiedliwości chyba. To jest chyba coś takiego, takie coś, że po prostu jak teraz na przykład spotykam ciebie i widzę, że są w obrębie gdzieś w jakichś rubieżach tej instytucji, w tej obfitości, o której mówisz, gdzieś tam, jak się poszuka, to są tam świadome jednostki, które na przykład rozumieją ważne dla nas zagadnienia duchowe, czy jesteśmy w stanie znaleźć wspólny język na wiele tematów. To dla mnie to jest wielkie odkrycie i myślę, że dla wielu osób też będzie, że są po prostu gdzieś tam świadome jednostki, które rozumieją, widzą te wszystkie wyzwania, ale z drugiej strony też jakby no, każdy z nas może tylko robić swoje, tylko i aż, tak? I jakby nie odpowiadamy za to, co robią inni ludzie. I to jest też takie w sumie w zasadzie niezwykłe, że każdy z nas ma tutaj swoją jakąś taką drogę w tym wszystkim. Myślę, że też jest ważna rzecz, bo jeśli już odkrywam swoją własną drogę i daję sobie prawo, bo pewnie to też jest proces, dam sobie prawo iść swoją własną drogą, a z drugiej strony wtedy zmienia się poziom czy jakość relacji z grupą, z wspólnotą, z której się wywodzę. Jeżeli tutaj mówimy o tej przestrzeni, to jest ten balans, czasami głębokie napięcie, szczególnie w procesach transformacji wewnętrznej, kiedy muszę zmieniać nie tylko moje własne doświadczenie wewnętrzne, i tu zawsze będzie to, przynajmniej w moim doświadczeniu, zawsze się to pojawia, że to idzie w kierunku coraz większego i głębszego zaufania temu, tej obecności Bożej, nazwijmy to w ten sposób, we mnie jako i ten dominujący głos, ważny dla mnie, ten, którego chcę słuchać, którego chcę się uczyć, nie jest głosem na zewnątrz, ale jest głosem wewnętrznym. Ale te głosy zewnętrzne w dalszym ciągu są mocne i one potrafią działać, że tak powiem, z mocą i niestety z przemocą. Tak, zgadza się, bo tu jest właśnie coś takiego, kochani, kiedyś miałem taką bardzo i piękną, i trudną sesję z pewną istotą, która no, była w takiej sekcie, tak, Świadków Jehowy, została potraktowana w taki sposób, że jakby nie chciała uczestniczyć jakby w tym życiu, już może tam nie chcę wchodzić w szczegóły, i po prostu nie chciała jakiegoś tam rytuału czy czegoś, no i oni się musieli jakby wykląć. Jest takie wyklęcie w niektórych bardziej ortodoksyjnych tam miejscach, że po prostu twoja rodzina się musi od ciebie odwrócić. Że odchodzisz. I teraz ja czegoś podobnego zaznałem, paradoksalnie w tej instytucji, którą tutaj gdzieś o niej mówimy, tak? Czegoś podobnego. I dla mnie to jest po prostu niezwykłe, że takie coś po prostu się dzieje, że ktoś myśli czy czuje inaczej. Ja na przykład pamiętam o czymś takim, kiedyś byłem w kościele i tam ksiądz mówił kazanie i on całe kazanie mówił o tym, że jakie to religie wschodu są do bani, bo oni wierzą w reinkarnację, a my nie i my mamy rację. I wiecie, jaki był morał tego wszystkiego? Miał wielką otyłość, chyba za rok umarł. W bardzo młodym wieku, nie miał 40 lat. Dla mnie to było takie dla nastolatka, coś z nim, kurde, koleś przez całe kazanie jeździ na inną religię, a później za chwilę umiera w młodym wieku, będąc sam bardzo otyły, czyli mając nierozwiązane jakieś swoje tematy, tak? I stwierdziłem, że to za przykład, o czym jakby mówi. Dla mnie zawsze było takie logiczne to, że okej, no, Bóg mówi do tych ludzi tak, do tych mówi tak i ja nie potrzebuję mieć zdolności trawienia, to o czym wspominaliśmy tutaj przed rozpoczęciem nagrywania, nie potrzebuję mieć zdolności trawienia pokarmu, który rośnie o drugim końcu planety, bo może nie mam do tego dostosowanej flory i tak dalej, to nie jest moje,
Potrzebuję umieć strawić to, co u mnie rośnie i to, co do mnie przychodzi. I te nasze owoce ducha, moim zdaniem, są bardzo często takie, że coś się pojawia w naszym polu, bo jest dla nas, a jak się nie pojawia, to mamy nie oczekiwać, że to będzie na przykład dla nas strawne, bo my też jesteśmy bardzo inni. Ta duchowa strawa potrafi dla nas być zupełnie inna. I jeden lubi to, jeden lubi to. I moje bardzo silne doświadczenie jest takie, że Bóg chce i bardzo pragnie nas zadowolić w tym sensie, dać nam strawę, która jest dla nas właściwa. Nie zawsze nam się będzie podobać, oczywiście, ale jest dla nas po prostu właściwa, że ona jest gdzieś, że te owoce dla nas, pokarm duchowy jest, tylko trzeba po prostu z niego korzystać i też nie musimy rozumieć i korzystać z wszystkich nauk z całego świata. Tak. Miałem taki moment w swoim życiu, że ja próbowałem zintegrować wszystkie nauki z wszystkąd. I miałem straszny mętlik. Stwierdziłem, nie, ja potrzebuję zintegrować tylko i wyłącznie to, co duch mi mówi, że dla mnie jest ważne, pojawia się w moim polu. I pojawiały się różne rzeczy. Też pojawił się buddyzm tybetański, Padmasambhava, Yeshua, Saint-Germain, Maria Magdalena, różne te postaci, różni mistycy, czy Kartole i tak dalej. I to jest jakby pewien przekrój rzeczy, które do mnie przyszły i mi pomagają. A jak widzę, że czasami ludzie próbują albo za szeroko, albo za wąsko, tak? Że jakby zamykają się, że ja tu jest moje pudełko i proszę mi go nie ruszać. I to jest niebezpieczne. Tak. Dla mnie zawsze było fascynujące to, że próbując troszeczkę rozpoznać tam, gdzie moje ja, ego, czy jak jeszcze nazwać tę przestrzeń, próbuję przejąć kontrolę, szukam takich miejsc, bardzo świadomie, które po prostu ode mnie nie zależą. Bo wtedy mam dużo większą pewność, że ja tego nie wymyśliłem, że to nie płynie z mojego nieuporządkowania jakiegoś, czy takich, czy innych zewnętrznych wpływów. I tak odkryłem na przykład, no przecież to coś znaczy, że ja urodziłem się w tym pokoleniu, w tym kraju, z taką kulturą, z takim doświadczeniem religijnym, z takim modelem rodzinnym, ponieważ trochę po świecie funkcjonowałem w różnych kulturach jako misjonarz bardzo obcych europejskiej kulturze, na przykład w Papui Nowej Gwinei, gdzie odmienność kultur tutaj znanych nam jako cywilizacja zachodnia i ich własne kultury pokazują tak niezwykłą przestrzeń tego, że no właśnie, nie wybierałem miejsca, gdzie się urodziłem, nie wybierałem kultury, nie wybierałem języka, więc takim zadaniem numer jeden jest poznać to, co otrzymałem, zobaczyć wartość i piękno, zobaczyć, że tak naprawdę jestem w harmonii z tym wszystkim, albo no właśnie, jestem, czy nie jestem. Tak. A jeśli jestem, to jest cudowny moment, kiedy poczuję, że już jestem, to również czuję taką przestrzeń bezpieczeństwa, że spokojnie mogę ruszyć gdziekolwiek i podziwiać inność innych, nie bojąc się ich, nie próbując ich zmieniać. Tak. To zresztą sprawiło, że ja opuściłem misję, ponieważ zasadą misji bardzo często było to, że mam ich zmienić po swojemu. A ja mówiłem, gdyby to jeszcze były te kultury odmienne troszkę, to jeszcze jakoś bym pewnie tego nie zauważył. Ale jak zobaczyłem, że osoby wychowane w zupełnie innej przestrzeni, mówię tutaj o przyrodzie, klimacie, sposobie myślenia, intuicji, potrzeb i tak dalej, tak bardzo różne od tego, jak co ja niosę w sobie i co miałbym do zaoferowania i ja nagle mam im coś przekazać. Tak, i powiedzieć jeszcze, że moje jest lepsze, a wasze raczej nie. Nie? I to cały czas jest ten sam model, że my mamy rozwiązanie. Narzucamy. Jak już skończyła się moja wielka fascynacja, w sensie tam całymi latami można się fascynować tak bardzo, to jest różne od tego, co nasze, ale ten moment potem zabrzmiał we mnie bardzo mocno, że to jest coś bardzo nie tak. Jeżeli ja, owszem, i oni szanowali to, co ja przynoszę, natomiast myślę, że naprawdę musimy jeszcze wiele dojrzałości odnaleźć w sobie, żeby zobaczyć, że nikogo nie można uszczęśliwić na siłę i cały ten wysiłek uszczęśliwiany na siłę obraca się przeciwko nam. Zgadza się. To jest takie niezwykłe. Ja pamiętam taką historię, którą zasłyszałem od kogoś, kto znał się troszeczkę na Hunie, jak Hawajczycy byli bardzo otwarci na przyjmowanie różnych rzeczy, łącznie właśnie z misjonarzami. No oni stwierdzili, że to my tu budujemy kościół. No to oni im pomagają.
No to wtedy, jak ten kościół był zbudowany, to przychodzą Hawajczycy, no to a co wy w ogóle potraficie, tak? No i oni mówią im, co oni myślą, co im się wydaje. No i opowiadają o Jeszule i o tym, co robił Jeszua. No i tak Hawajczycy słuchają i stwierdzają, że Jeszua z tym, co robił, z rzeczami, które tworzył, był wybitnym hunitą, czyli wybitnym kimś, kto operował tą, jakby nazwijmy to, energią. No i przy okazji był niezwykle świadomą jednostką, Bogiem, jak chcemy to nazwać, to może nie jest już aż tak istotne. Był kimś na pewno wybitnym. Jest, do tej pory. I dla mnie to też jest takie niezwykłe, że są takie jakby dwie szkoły, kochani, że jedna szkoła mówi nam, na przykład w buddyzmie tybetańskim, że jak jest osoba bardzo świadoma, ona musi mieć jakieś niesamowite zdolności, tak? Druga szkoła w buddyzmie, bodajże japońskim, jest taka, że wszystkie zdolności niezwykłe potrafią cię odciągać od Boga, od Stwórcy i należy je wszystkie porzucić. Moja osobista postawa jest gdzieś tak oczywiście pewnie pośrodku tego wszystkiego, bo widzę faktycznie czasami spotkałem się z czymś takim, ktoś mówi, o, ja mam dar jasnowidzenia, ja mam to. Ale czuć w tym taką butę, takie ego, ja mam więcej niż ty jesteś leszczem, ty do mnie przyjdź, ja ci pomogę. I to jest super słabe, ale z drugiej strony widzę to, że pod wpływem głębokiego rozwoju duchowego, jakby takiego przebudzenia, no coś się w człowieku budzi, no bo sam tego po prostu doświadczyłem, tak? I jak pracuję z ludźmi na sesjach i widzę po prostu pewne miejsca, czy czuję obszary w nich, czy nawet w ciele, i później te obszary rozpracowujemy, to te osoby często mówią, no to faktycznie to był wielki ból, którego ja nie byłem świadomy. Więc mam to autentyczne dowody na to, że po prostu istnieje coś takiego jak postrzeganie pozazmysłowe, które potrafi być niesamowicie pomocne, chociażby takie coś jakby, to jest moje osobiste doświadczenie. I mam takie głębokie poczucie, że jeżeli w czymś gdzieś jest duch, to ten duch z jednej strony uwielbia zwykłość, po prostu mega ją lubi, ale z drugiej strony, i to też jest jeden z przekazów Jeszuły zza oceanu, jest taki przekaz, który właśnie mówi, że uwielbia również czasami niezwykłość użyć tak, żeby człowieka jakoś zaciekawić, że okej, możesz nie lubić Kościoła, ale Jezus, kim był? No i ktoś powie, dla wielu osób jeszcze jest taka zagadka, że mogą nie lubić instytucji, ale ten gość, to jest jakby coś tam musi być jednak. No i właśnie to jest dla mnie też takie po prostu piękne, że to jakby świadectwo niesie się samo, a co kto z tym próbuje później zrobić, bo to nie chodzi tylko o Jeszuę, tak? Nie chodzi tylko o Kościół. To jest bardzo szerokie takie coś, że jest jakiś wielki mistrz, ktoś, kto przychodzi z jakąś kosmiczną świadomością i co później robią jego uczniowie z jego spuścizną. Wychodzi mega różnie i to nie chodzi tylko o Kościół, a im bardziej ten głuchy telefon się oddala od tego źródła, oczywiście po drodze są ci, którzy przypominają, którzy są albo przyjęci, albo odrzuceni, bo bywa różnie z tym. I starałem to też pokazuje, że bywa z tym różnie, z tym przyjmowaniem lub odrzucaniem. Im bardziej ten duchy telefon się oddala, to się rozwadnia po prostu. To się jakby coś się z tym brudzi. To jakby to zawsze duch musi być po prostu świeży. Takie jest moje osobiste doświadczenie. Że to jest takie świeże, takie, że czuć, że ten człowiek ma tego ducha. I takie też było moje doświadczenie w kościele. Raz je miałem, czyli parę razy, że duch, jak w momencie, jak miałem mega silny opór na kościół, po prostu nie chciałem mieć z nim nic wspólnego. Ale miałem już kontakt z mistrzami taki, że to już była moja taka droga, nazwijmy to, zawodowa. Jestem sobie w restauracji i chcę iść na tramwaj. I to było na ulicy w dzielnicy Czterech Świątyń we Wrocławiu i tam była taka restauracja kiedyś wegańska, Himsa, i obok jest takie drzwi do kościoła. I ja czuję, że w tym kościele się coś dzieje. Coś mi tak w środku, coś tu się dzieje, to nie jest coś zwykłego, bo to jakby kojarzę te wszystkie tam pieśni i tak dalej. To nie jest coś takiego, nazwijmy to, normalnego. I tak coś, może bym zajrzał, ale nie, kościół, nigdy w życiu. Ja nie ma opcji, ja już tam byłem, wystarczy. No idę na ten tramwaj, a duch stwierdza, nie, ja zabieram twoje ciało i ty idziesz tamtą stronę. Idę, po prostu wbrew swojej woli, coś mi normalnie pchało nogami. Przeszedłem drzwi, jakby przez próg, to coś mnie puściło, że jakbym odzyskuje z pełną władzę nad sobą, ale jak wchodzę do środka, mówię, Boże, jak tu jest cudownie. W ten sposób, tu jest ta energia ducha, której ja zawsze szukałem. Ona tutaj po prostu jest, ona tu jest żywa. Myślę, ja nie chcę stąd wychodzić, ja chcę tu zostać. I zostałem, mi się mega spodobało i później pod wpływem jakby, bo oczywiście chciałem to powtórzyć, no tak często mamy. Jest mistyczne doświadczenie, staramy się je powtórzyć, nie zawsze z różnym skutkiem. Przychodzę następny raz i jest kaszana, jest tak mocno, bardzo przeciętnie. I w końcu, przychodząc parę razy, doszedłem, jak jest jeden określony człowiek,
bardzo konkretny, wtedy jest mega spływ ducha, mega jest światło, on to jakby gdzieś prowadzi, nawet nie musi tego nadzorować, ale czasami coś powie i jakby jest spływ naprawdę silny światła. Jak jego nie ma, jest przeciętnie lub słabo. No i później się to skończyło. Gdzieś tam to zniknęło z mojej przestrzeni. Poczułem, że to jest dość. Ale to dla mnie zawsze jakby, jak ktoś ma kontakt z duchem, to nie ma znaczenia, jak on ma religię, czy jej nie ma. Po prostu to czuć. Takie jest moje doświadczenie. Dokładnie. I to jest też, wracając troszeczkę do tego rozpoznania wewnętrznego i takiego uczenia się, by mu zaufać. Oj, zdecydowanie. Nie? Zaufać temu, zresztą o czym wspomniałeś, że dla siebie już jest to tak oczywiste, że widzisz ten moment, kiedy jesteś prowadzony w konkretne miejsca i tak dalej. To już jest duża, duża sprawa, duża wrażliwość, nie? Ale ona zaczyna się gdzieś chyba od takich też prostych sytuacji, który pokazuje mi, że nawet właśnie czasem z ciekawości, a zaufam temu głosowi, jest inny niż wszystkie, nie? Zobaczę, a ponieważ to jest mój głos, to jest głos, który czytam nie jako głos kogoś z zewnątrz, tylko jako kogoś od wewnątrz, nie? Kogoś zamieszkującego, tak. Albo kogoś stale we mnie obecnego. No i wtedy... Chrystus wewnętrzny. Oczywiście, to jest to doświadczenie zamieszkiwania, o którym ja akurat teraz sporo zajmuję się takim doświadczeniem modlitwy głębi, czyli taką chrześcijańską kontemplacją. Medytacją, kontemplacją. To są nazwijmy to tak naprawdę terminy medytacji. Wiesz, one mają, jakby się przyjrzeć, skąd się zrodziły i jakie mają, tego pewnie by się można doszukać różnic, ale nie o nie chodzi tutaj. Chodzi o postawę ducha. Chodzi o postawę wewnętrzną. To, o czym mówiłeś. Czy jest ten przepływ ducha, czyli czy jest moje wewnętrzne doświadczenie ducha, czy tylko operuję z poziomu głowy, tego, co mnie nauczono, jak mnie przygotowano do spełniania różnych zadań i tak dalej. Albo jest, co sobie sami wgrywaliśmy, bo to też zobaczcie, że tutaj po tej historii, co ja powiedziałem, ja sobie sam wgrałem program, że tam na pewno nie. I to jest głupi program, bo kto ci powiedział, że tam na pewno nie? My sami też potrafimy stworzyć, nie tylko, że grupa nam coś narzuca, czy społeczeństwo, my sami potrafimy stworzyć nasze własne skostniałe systemy wierzeń, które potrafią być nieaktualne, a celem ducha jest wolność. Dokładnie. Określę wolność, a wolność to jest taka, że duch wie, kiedy chce. Dokładnie. Gdzie on chce, tam. Tak. I tutaj są dla mnie na przykład bardzo fajne takie momenty, kiedy już widzę, że to nie mogło w żaden sposób wyjść ode mnie. Czyli to jest ten moment, którego czasami można się wystraszyć, ponieważ to jest doświadczenie, że ja już nie mam kontroli. Nie? I kiedy przychodzi takie zaproszenie, to już nie ma kontroli, albo na pewno nie mogłem tego sprokurować, na pewno nie mogłem tego wymyślić i sobie sam to zaaranżować. Nie? A uwielbiam te momenty. Ponieważ o ile czasami w bardzo też interesujących momentach czuję, że tak, to płynie nie przeze mnie, to nie jest moje, ale jednak mam wątpliwość, że może moja głowa była na tyle sprytna, że to wymyśliła, ale są takie właśnie momenty, kiedy to nie mogło się wydarzyć jakby z mojej woli. Nie? To musiało do mnie przyjść. Co teraz mówisz, opisałeś moją drogę ostatnich lat, jak przyszły do mnie przekazy, wobec których na samym początku oczywiście miałem dużą dozę krytycyzmu, wątpliwości czy negacji nawet miejscami, ale pod wpływem czy pracy z ludźmi, czy tego, co później z tego wynikało, jak moja droga dalej szła i widziałem tą mądrość tego, którą czasami widzimy po latach, czasami mam coś takiego, że ktoś przychodzi do mnie i słuchaj, to ma ten przekaz, dostałem na przykład na sesji indywidualnej, czasami się zdarzają, ileś lat temu i on we mnie dalej pracuje. To wtedy stwierdzam, czy ja na przykład 4 lata temu wymyśliłem taki przekaz, mając pełną wiedzę ze swojego własnego umysłu, który ktoś na przykład słucha w innych sytuacjach, w jego życiu, on cały czas mu pomaga, jestem w stanie coś takiego zrobić? Stwierdzam, przed moim jednym doświadczeniem konkretnym mistycznym, kiedy zacząłem słyszeć tak bardzo wewnętrznie, wyraźnie pewien głos, który zaczął mi pomagać, to tak nie było, a teraz tak jest. I są ludzie, którzy chcą z tego korzystać i oni twierdzą, że im to pomaga i mi to pomaga. Tak więc jakby te owoce same za siebie po prostu mówią. Zresztą nieraz mam tak z tymi przekazami, że na przykład otwieram jakiś przekaz sprzed paru lat,
który odpowiada na moją obecną, dzisiejszą sytuację, mm-hmm. nawet przez przypadek przeszukując maila. Tak więc jest takie coś, że prawdziwe słowo, które jest natchnięte przez ducha, jest w jakiś sposób uniwersalne i ponadczasowe. Dokładnie. Nawet jeżeli kierowane jest dla jednej osoby, w jednej grupy, to co Yeshua podobno mówił, co przetrwało w Ewangeliach, co jest słowem spisanym, czego on nie powiedział. Tak sobie myślimy, że to są jego słowa. Poza tym mają tyle mądrości, że nawet jeżeli on to powiedział, tak, to i tak są takimi po prostu perełkami, że w zasadzie ktokolwiek, kto ma jakąś taką wrażliwość duchową, mistyczną, to stwierdzi, że w zasadzie nie ma znaczenia, kto to powiedział, ale są tam sentencje takiej po prostu prawdy, które są mega żywe i prawdziwe do dnia dzisiejszego. I dlatego jakby moje takie głębokie jest poczucie, że nieważne, jaki masz stosunek do jakiejś religii, instytucji czy kogoś, ale jest pewna duchowa prawda, której po prostu nie należy negować, bo wtedy robimy sami sobie krzywdę. I ile razy ja to widziałem, będąc na przykład, nie wiem, na Harmonii Kosmosu, mamy stoisko, wielki taki transparent, droga do Boga w tobie. Ktoś przychodzi, Boga, ty tutaj, i jedzie na kościół. Tak. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Znaczy, historycznie coś tam mam, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. On tam jedzie na kościół. Tak, to nie była jedna osoba, tylko ileś. I wtedy zrozumiałem, Boże, jakby... No to jest potężna lekcja dla nas wszystkich. Każdy ma tutaj swoje jakieś tam coś z tym. Dokładnie. Czasem nawet ja miałem z kolei w drugą stronę, wiedząc, jak bardzo słowo Bóg jest obciążone, w sensie używane w tak wielu różnych kontekstach, że traci takie istotę swojego, swoją moc, swoją siłę przekazu i tak dalej. Więc ja często w różnych wystąpieniach moich, spotkaniach różnego rodzaju staram się, jeśli pojawia się słowo Bóg, staram się używać też pewnych synonimów, które będą rozszerzały samo pojęcie, żeby, a poza tym też szczególnie tutaj w tym chrześcijańskim naszym środowisku pojęcie obrazu Boga, nie? Jaki ja mam obraz Boga i tak dalej. Więc to ciągle gdzieś powraca. Stąd wyjście poza ten obraz jest takim ciekawym doświadczeniem, to, że to wszystko, o co nazwałeś zapisem duchowym, czy zapisem pełnym ducha. I w jakichkolwiek księgach mądrości to nie będzie zapisane, to nie jest jeszcze żywe słowo. Ono staje się żywe w spotkaniu ze mną. Zgadza się. I dlatego czasami to doświadczenie, o którym się mocno mówi w przestrzeni na przykład Kościoła, kiedy mówimy o pismach natchnionych, że mamy Pismo Święte, które jest natchnione. I bardzo często to natchnienie właśnie rozumiane w ten sposób, że jest to słowo ważniejsze niż wszystkie inne, że jest szczególne, że jest właśnie święte jako Pismo Święte i tak dalej, że ma swoją jakąś wielką moc i mądrość, nawet jak sobie leży na półce. Więc ja ostatnio odkrywam bardzo mocno, że jak sobie leży na półce, to ma taką samą wartość jak wczorajsza gazeta. Czyli jakieś zapisane słowo. Tak. Natomiast dopiero wtedy, kiedy ja żywym słowem staje się tylko wtedy, kiedy je czytam, kiedy ono do mnie dociera i tylko wtedy, kiedy jest we mnie gotowość, żeby mogło wywołać rezonans wewnętrzny. Tak, jeżeli też w ogóle ta pożywka duchowa, bo nie dla wszystkich to jest tak naprawdę droga, żeby kontemplować na przykład Ewangelię. Na pewno myślę, że dla wielu osób tak, jakieś może fragmenty, czy może dla których nawet większa ilość. Na przykład ja nie jestem za bardzo w stanie strawić Starego Testamentu. Dla mnie też Joel Goldsmith dla mnie był wielkim inspiratorem, ponieważ pomógł mi wydobyć z tego Starego Testamentu pewne bardzo ważne prawdy, które tam były, bez konieczności przedzierania się przez mordy Samsona i tam różne dziwne, ciekawe rzeczy. I Boże, weź zabij moich wrogów, za to się modlę. Bo to się z nauczaniem Yeshua wydaje, że nie bardzo zgadza, przynajmniej w moim odczuciu. Taka, w ogóle dam taką bardzo głupią dygresję, ale czy ona mi przychodzi do głowy, to może być taki przerywnik trochę komiczny, że jeden z moich znajomych jakiś czas temu miał taką konwersację z takim, no chyba fanatykiem religijnym, to nie będzie małe powiedzenie, z kimś, kto z maczetą chce bronić Jasnej Góry dosłownie. I on zadał mu takie pytanie o stwierdzenie, że mój znajomy, ale słuchaj, ale Bóg jest miłością, co ty w ogóle robisz? No, nie? Odpowiedź. To jest demagogia. Zamurowało, no nie? I jego wtedy, jak mi to powiedział, to też mnie zamurowało i stwierdziłem,
coś tu nie klika dla mnie, powiem ci, w całym tym wszystkim jakby takim, że jakby ego po prostu usiadło w instytucji, czy w religii, czy w ludziach, no w ludziach chyba to jest lepsze stwierdzenie, po prostu usiadło i po prostu obzikowali. Dokładnie. Obzikowali. Tutaj jest też chyba taki piękny moment, że zaczynamy rozumieć to, że to nie jest kwestia tego, co tam jest napisane. To jest kwestia tego, co jest we mnie już żywe. Tak. Ponieważ to, co we mnie ważne, jest już we mnie. Czyli ja nie zyskuję nic po drodze, bo wszystko mam cały czas. Tylko teraz pytanie o to, co już we mnie jest żywe. Po czym to poznam? Po tym rezonansie, który się pojawia we mnie, no właśnie, w kontekście pewnych słów mądrości, w kontekście spotkania, w kontekście okoliczności, jak czytam znaki życia, które się pojawiają. I tutaj też ogromnie to lubię, ponieważ tutaj życie jest na tyle piękne i bogate, że ja wchodzę w jednym wielkim zadziwieniu. Nie? Co życie przyniesie mi dzisiaj? Mogę zatem rano wstać i mówić, czym dzisiaj mnie życie zaskoczysz? Nie? I to jest cudowna rzecz, dlatego że wtedy mogę to życie naprawdę smakować, bo się do niego nie przyzwyczajam. To nie jest jak poranna owsianka, która zawsze smakuje tak samo. To już jest ten moment, kiedy ja nie zaczynam śniadania, czy nie zaczynam życia od śniadania i owsianki, pozwalam, aby przyszło to, co ma przyjść. Nie? Tak, i to jest taka, wiesz, piękna przestrzeń i tak jak o tym opowiadasz, to jakby z tymi... No z tym takim jakimś fanatyzmem, to jakby to się w ogóle jakby... Oczywiście, to są dwie jakby... równe, różne całkowicie przestrzenie. I to jest właśnie piękne, że to wybrzmiało też na tym filmie, to tak fajnie to widać, że jakby... No tak, no, jak ktoś chce, to znajdzie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, wam otworzą, a jak ktoś nie chce, to w zasadzie każdą teorię, koncepcję duchową, prawdę, ego jest w stanie wykrzywić na swoją własną modłę i zrobić z tego potwora. I w sumie to jest dowolna... Na przykład to jak spojrzymy sobie na wschód, tak? Na przykład jedna z moich znajomych była w Indiach i miała tam zostać jakby w klasztorze, tak? Już taka była jakby decyzja. Ale jedna z rzeczy, która jej się jakby nie podobała, to jest to, że oni jakby żyją tak jak za czasów Chrystusa. Mhm. I w moim głębokim poczuciu to jest też na przykład mylne rozumienie, interpretacja reinkarnacji, że skoro nie trzeba... To po co cokolwiek zmieniać, jak się tak wszyscy odrodzimy, tak? No ale okej, życie jest wieczne, ale to życie i ta chwila i ta sekunda ma znaczenie dla ciebie, dla ciebie jako dla duszy i to nie jest po to, żeby to zaprzepaścić, czy usiąść sobie i nie robić nic, ale z kolei drugiej strony cywilizacja Zachodu, która na przykład jak jest ktoś, kto umiera i na przykład jest nakaz reanimacji, pomimo, że on umiera i na przykład ratownicy medyczni muszą go tam reanimować, czy jakieś różne służby muszą, pomimo, że on nie żyje, albo że chce umrzeć i chce mieć wreszcie święty spokój, a my próbujemy go tam na siłę wydusić, bo może jeszcze to jego serce tam przez rok się będzie męczyć, a on nie chce po prostu żyć, to mi się wydaje, że jedni i drudzy się gdzieś pogubili. Tylko, że w różnych jakby, od różnych stron, a moim zdaniem droga środka, kochani, tu jakby to jest po coś, tak to jakby nam pokazują te pewne absurdy, coś, żebyśmy sobie coś w środku jakoś gdzieś zintegrowali. Tak, i to też jest taki obraz, z jednej strony ten chaos, bo tak to na dzień dzisiejszy odczytuję. Chaos w sensie jest tyle różnych informacji, różnych źródeł, często ze sobą wzajemnie skonfliktowanych, sprzecznych i tak dalej. Więc to zamieszanie na zewnątrz, a więc w tych wszystkich sygnałach, które docierają, dla mnie, ponieważ nie ma innego przełożenia, jest tak wyraźnym znakiem chaosu wewnętrznego i to na poziomie naszej wspólnego doświadczenia. Kolektywnego doświadczenia. Owszem, tam pojawia się bardzo wiele pięknych znaków, a więc te przebłyski światła tu i tam wciąż się pojawiają, nie? I teraz jest też piękną rzeczą obserwować to, jak ten proces przebiega. Raz, że ja przynajmniej tak na to patrzę, że my nie mamy na to wpływu w sensie chcemy mieć wpływ i mamy, tylko mamy ten wpływ na takim poziomie, że widzimy siebie już jako część tej transformacji. Zatem
cokolwiek zrobię, by we mnie ta transformacja naprawdę się dokonywała, bym jej nie blokował, bym jej nią nie sterował. I to jest ten ciekawy dla mnie obecny na moim etapie, że tak powiem, stawiania konkretnych kroków, ważny moment, a więc wycofanie się z kontroli, ze sprawowania kontroli, przyglądanie się temu, co życie przynosi, jako materiał, który mi daje. Trochę tak, jak powiedzmy sobie, no właśnie, masz nowe, to już nieważne, masz nowe, klocki. Jak klocki. Proszę. Co z nich zbudujesz, prawda? Zgadzam się. Projekt byłby taki, czy ci się podoba. Nie, to są zupełnie niezwykłe rzeczy wtedy, kiedy widzimy, że raz, już nic nie muszę, nie ma już takiego podziału, o, tu zrobiłeś ładnie, a to zrobiłeś nieładnie, bo ładnie i nieładnie to już jest jakieś porównanie do czegoś, to już jest jakaś ocena i tak dalej. A więc kreatywność, która pozwala sobie na to, żeby wyrazić się tak, jak chcę. Co więcej, rozpoznaję, ile w tym jest mojego kontrolowania, czyli odnoszenia się do wszelkiego rodzaju wzorców, które mi wtłoczono do głowy, zaprogramowano i stają się potem miarodajne dla mnie, no a przychodzi ten moment, okej, a gdybyś je zostawił, nie? Gdybyś pozwolił sobie przyjąć życie jako życie, a nie jako coś dobrego, złego, potrzebnego, niepotrzebnego i tak dalej, nie? Absolutnie przepiękna przestrzeń. Tak, ale to jest też tak jakby taka głęboka, duchowa droga życia życiem, jak powiedziałeś w jednym z filmu, że to jest jakby pierwsza Ewangelia. Tak, jest. Bardzo odważne słowa i też dziękuję ci, że masz tą odwagę, żeby jakby iść za swoim prowadzeniem, że jakby no życie jest naszym głównym nauczycielem i o tym jest masa nauczeń, która o tym mówi. I nie wszyscy to rozumieją. Dla mnie to jakby prawdziwe nauczania duchowe to są tak jakby streszczenie, spoiler, czy tipsy, czy kody do jakiegoś tam scenariusza, który się rozgrywa, który pomaga temu bohaterowi jakby może nie lepiej funkcjonować, co jakby przebudzić się po prostu w tym wszystkim. Tak. To są jakieś takie nasze pomoce, które pomagają najlepiej w tym wszystkim się jakby gdzieś odnaleźć, poruszać wewnętrznie przede wszystkim. Moim zdaniem to jest takie ważne, bo ten jakby ten chaos, który się dzieje na zewnątrz, jest odzwierciedleniem chaosu wewnętrznego, a chaos wewnętrzny tak naprawdę wynika z tego, z duchowej ciemności. Tak. Że ludzie nie mają tego takiego głębokiego osadzenia w duchu, w Bogu, który jest w nim, bo go nie mieli. Przyczyn możemy dopatrywać się różnych i pewnie grzechy Kościoła i różnych ludzi, i władców, i nadużycia te i tamte, ale też zwykła nieświadomość ludzi, czy niechęć, zwyczajna niechęć. Miałem takie coś, taką myśl, którą może część z was ma. Taką myśl, kurczę, ja bym chciał, żeby ten, nie wiem, Kościół się przebudził, żeby on taki był super przebudzony, żeby tam takie świadome rzeczy się działy i wtedy byłoby cudownie. I co się stało? Spłynęła na mnie wizja, w której zobaczyłem, że faktycznie się tak dzieje. Na przykład z instytucji wydalani są wszyscy ludzie, którzy są nieświadomi. Czy zostałoby ich tam troszkę? Ileś tam procent. Ale pewnie dużo mniej niż 50. Ileś tam by zostało. No i ci, którzy byliby natchnieni, to by jeździli tu, tu czy tu. Ale byłoby pewnie masa nieobsadzonych parafii i tak dalej, no bo to są ludzie, którzy nie do końca mają z tymi przestrzeniami duchowymi coś wspólnego. I wtedy zobaczyłem, co by się stało. Przyszedłby organista do któregoś tam, my chcemy mieć mszę co tydzień. Koniec. Nas nie interesuje droga duchowa. Nas interesuje mieniem przy to cudzień, bo tak mieli nasi dziadowie, pradziady i tak dalej. I my chcemy tak robić. I za chwilę tak naprawdę to samo, co mamy obecnie, by zostało rekreowane. To jest tak jak hydra. Ucinasz łeb, wyrasta kolejny, ponieważ przyczyna, i to nie jest tak, że nie wiem, księża są źli, po prostu jeżeli ktoś chce czegoś głębiej, znajdzie. Jak będzie chciał szukać, znajdzie. To, co jest dawane, to jest odpowiedź na tak naprawdę na popyt. Skoro to jest i ludzie tam chodzą i ludzie tego chcą, takiej powierzchowności, takiej demagogii, takiego czegoś, takiego miksa z różnymi poziomami oczywiście świadomości, bo to nie chodzi, że ja to wszystko wrzucam do jednego worka, tylko po prostu widzę, że tam jest po prostu bardzo duży przekrój. Dokładnie. Ale ten sam przekrój tak naprawdę jest w naszym społeczeństwie. Czy nie jest dokładnie tak samo? Jakieś miałem taką wizję, która mi pokazała, że nie ma znaczenia, czy ktoś ma sutannę, czy jej nie ma. Ilość ludzi świadomych, świeckich i nieświeckich pewnie jest taka sama. Taka sama jest proporcja. To jest moje osobiste poczucie, które do mnie przyszło. Że po prostu jakby to nie ma żadnego znaczenia, kochani. Są i tu świadomi, i tu są nieświadomi. To w ogóle nic, to jakby te wszystkie podziały, które my stworzyliśmy w naszym umyśle, kto jest jaki, ten jest taki, czy próba zaklasyfikowania, cała jedna grupa jest w jakimś worze w moim umyśle, to jest wszystko jedna wielka, totalna fikcja, która nas potrafi niesamowicie boleć. Tak.
No, dotyka również tych wszystkich ran. Również ran, ostatnio gdzieś to do mnie się pojawiło, że oprócz ran emocjonalnych, fizycznych, są również rany duchowe. Zgadza się, to prawda. I te rany duchowe jest o tyle trudniej wyleczyć, że my nie wiemy, o ile na emocjonalne, to już mamy sporo różnych terapii, pomysłów na to, jak sobie pomóc, jak pomagać innym, jak budować przestrzeni pomocy, samopomocy, grupy i tak dalej. Natomiast nie do końca jeszcze rozpoznajemy, co jest tak naprawdę lekarstwem na te rany duchowe. To znaczy, pewnie się domyślacie razem ze mną, że to jest jedno tylko lekarstwo, czyli miłość. Cokolwiek rozumiemy, to znaczy miłość bardzo szeroko rozumiana. Doświadczenie. Czyli najpierw poczucie bycia kochanym, przyjęcia bycia kochanym, by móc to przekazywać dalej. I miłość jest jedyną chyba przestrzenią, która ma w sobie całkowitą zgodę na to, jak jest. I na wszystko, co jest. I dlatego tak bardzo jest to bliskie i leczące, że tam wszędzie, gdzie ja doświadczyłem mocnego nie, czy to płynącego z oceny innych, czy własnej oceny, zanegowania czegoś w sobie, zanegowania tych trudnych spraw, które mam, zanegowania tych doświadczeń, które przechodzę i potem całe życie uciekam, żeby się nie skonfrontować z tą raną, ponieważ jest zbyt mocna. I dlatego szukam czegoś zastępczego, czegoś, co pozwoli mi jakoś przynajmniej na jakiś czas odsunąć ten moment konfrontacji. Nie? Wiesz, przypomina mi się tutaj teraz taka piękna rzecz, pozwólcie, że tutaj to podrzucę, ponieważ taki mój duchowy przyjaciel, tak go nazywam, ojciec Thomas Keating. Czasami go cytuję, cytat, uwaga, cisza jest ojczystym językiem. Boga, wszystko inne to kiepskie tłumaczenie. Tak jest. Widziałem jest. Gdzieś na kubku naszego wspólnego przyjaciela. Tak jest. Pozdrawiamy. Tak jest. To jest tak, to jest jedno z tych właśnie doświadczeń, które pokazuje, że tak naprawdę, ponieważ często doświadczamy swojej całkowitej bezradności i nie wiemy, co z tymi ranami zrobić. My bardzo często w ogóle, ponieważ one są głęboko w takiej przestrzeni, którą psychologowie pewnie nazwaliby nieświadomością, a więc nie mamy żadnego światła, które pozwoli nam spenetrować tę przestrzeń, zatem i żadne uzdrowienie będzie niemożliwe, ponieważ nie mamy tam dostępu. I więc no, w tym sensie, że chcemy mieć do niego dostęp i znajdziemy metodę, żeby znaleźć sobie dostęp. Właśnie tu jest coś takiego, coś tak naprawdę nawiązuje troszkę do tego, o czym mówiłeś wcześniej. Mm-hmm. Moje doświadczenie jest takie, tak jak obserwuję sesje i warsztaty, które prowadzę i w których tak naprawdę też jednocześnie uczestniczę, bo to jest chyba oczywiste, że w tej drodze jest coś takiego, że my nawet jeżeli ktoś cudzysłów coś daje, to on jednocześnie utrzymuje i nawet jeżeli cudzysłów naucza, to on tak jest uczony jednocześnie. To trochę łamie umysł to coś, że o, ten wie, a ja nie wiem. Tak. To jest jedna wielka fikcja. W tej przestrzeni tej zasady nie działają. To są tylko dwukierunkowe drogi. Tak, drogi są zawsze dwukierunkowe, to zawsze płynie w obie strony. Tak. Jest taka możliwość, że duch chce nam pomóc. I to jest moje głębokie doświadczenie, że chce. I on chce nas poprowadzić w miejsca, które doprowadzą do uzdrowienia w zasadzie wszystkiego, co jest do uzdrowienia w nas. Przede wszystkim myśli o oddzieleniu, myśli o tym, że jest coś nie tak. Które jest przyczyną wszystkich konfliktów kolejnych, bo one z tego wynikają. I dla mnie to też jest niezwykłe w jakby metodzie uzdrawiania, tą, którą pokazali mi mistrzowie, która w zasadzie polega na tym, żeby widzieć we wszystkich dziecko Boga, w każdym, w sobie również, niezależnie od sytuacji, bo to wszystko, ten doczesny sen egzystencji, on się kiedyś skończy, to wszystko rozkradną złodzieje, zjedzą to mole, muchy i tam, to wszystko jakby nie będzie tego, ale jest coś w nas, co jest wieczne i nieśmiertelne i czym to jest? I jak masz z tym czymś kontakt, z tą nieśmiertelnością wewnętrzną, z tym Chrystusem wewnętrznym, czy jak chcemy to nazwać, czy jaźnią, jakby Boże powiedział Sri Rimana Maharshi, jaźnią, po prostu z tym byciem, z tym światłem, to nagle jakby ty czujesz taki spokój na ciebie spływa. Bez względu na to, co się dzieje, spływa na ciebie spokój i ten spokój jest harmonią wewnętrzną, harmonią emocjonalną lub zasadą harmonii, która wprowadza harmonię i ład w twoim życiu osobistym. Jak ktoś tego nie chce, to on pewnie gdzieś tam zostanie oddalony. Jak chce, to może zostanie transformowany. Ale to już jakby wyższe coś spływa przez życie twoje i ty po prostu obserwujesz, jak to się dzieje i
jeżeli próbujesz mówić słowo ja, to mamy dwa pola, z którego słowo ja może wynikać. Ono może wynikać z ja, ego i wszystkiego, co jest z tym związane, co jest jak trochę takie małe dziecko, nastolatek, tak, taki, tak, który tam się bawi różne rzeczy. Mądre, nie? Ale możemy też, jest ja, to wyższe ja. Jest takie też piękne słowo, nie znam, to jest z Ewangelii, nie do końca może znam po polsku, bo uwielbiam Ewangelię po angielsku. Jest takie też ciekawe moja cecha. When I speak of myself, I bear witness to a lie. Czyli jak mówię o sobie, to kłamię. W tym sensie, że jak mówię o ego, to jest kłamstwo. Jak mówię o sobie, o ja to, ja to, ja to, o ja tamto, tamto i mówiąc w tym momencie, odnosząc się do ego, to jest wszystko jeden wielki śmietnik. To nie ma żadnego znaczenia. To w ogóle tej niezniszczalnej rzeczywistości nie zmienia i nieważne, ile my w tym ego jesteśmy i nieważne, co ono tam zrobi i nieważne, ile ono tam wykręci, to wszystko nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To wtedy ta przestrzeń niezniszczalności pozostaje taka, jaka jest. Jest cały czas każdego dnia tak samo dostępna. A jedyne, co się zmienia w człowieku, to opór lub zmniejszający się opór ego, żeby po prostu zaakceptować tą rzeczywistość, tą niezniszczalność i to, że to jest doczesny sen, który się skończy i gdzie jest problem. Tak, tutaj to, o co opisujesz, pewnie niektórym jest znany taki podział, już nie pamiętam dokładnie z tego, co sobie przypominam, być może źródło u Thomasa Mertona, to też jeden z takich niezwykłych mistyków, który pokazuje i nazywa to fałszywym ja i prawdziwym ja. A więc to wszystko, co jest w przestrzeni wyobraźni, co sobie myślę o sobie, że jestem i to prawdziwe ja, które nie podlega już żadnej zewnętrznej ocenie, ponieważ jest istotą samą w sobie, więc jest fundamentem i jest niezmienne. I nawet odkrycie tego, że te dwie rzeczywistości się ze sobą na pewno spotykają, i o ile wyglądają na zewnątrz jako coś, co może być w konflikcie, to tak naprawdę nie ma konfliktu. Nie? Ponieważ jeżeli już pojawia się we mnie ta świadomość tego prawdziwego ja, a więc tego niezmiennego, pojawia się również to, taka... To na górze przestaje przeszkadzać, cokolwiek by się nie działo. Dokładnie, bo ja już wiem, że żaden mój czyn, dobry, zły, jakikolwiek, niczego do tego fundamentu nie dołoży. Ani nie zabierze. A żaden mój... Moja pomyłka, błąd i tak dalej, nic z tego nie ujmie. Dokładnie. Nie? I to jest jakby to doświadczenie rozwala ego na kawałki, bo wtedy jest tak, czekaj, czy ja nie mam wpływu, czyli te moje pomyłki, które może zagryzam zęby i myślę, że 10 lat temu zrobiłem to i to, to jest wszystko bez znaczenia. Ale, o ja tu robię super projekt, którym jest to i to i to i to, to też jest bez znaczenia. Oczywiście, że tak. I teraz jakby konfrontacja, czyli spotkanie z tym, wprowadza niesamowity ład i harmonię w życiu, paradoksalnie. To jest taki, moim zdaniem, jeden z najciekawszych i największych paradoksów, że kontakt z niewidzialnym, niezniszczalnym, które jest poza tym światem, które ci mówi, że nic nie musisz, nic nie dołożysz, nic nie zabierzesz, sprawia, że tu i teraz, tu gdzie jesteś, jesteś napełniony mocą, sprawczością, często zdrowiem, często lepszymi finansami, często ci się wszystko jakby zaczyna, życie ci zaczyna płynąć, zaczynasz się nim cieszyć, ale nie dlatego, że ty chcesz, żeby ono ci płynęło. Tak. Tylko dlatego, że jakby przestajesz widzieć problemy. Dokładnie. I je tworzyć też. Dokładnie. I tutaj też na przykład pojawia się, już mówię na takiej płaszczyźnie czysto codziennej, rzekłbym. Tak, tak. Nauczono nas na przykład tego, że mamy pomagać innym. Tak. Nie? Ale nikt nam nie powiedział, że nikomu się nie da pomóc. Ponieważ wszystko to, co my nazywamy pomocą, i tak jest projekcją tego, co my widzimy jako dobre, nie widząc jakby drugiej strony, nie widząc żadnego szerszego kontekstu. Pamiętam jakiś taki konflikt, kiedy musiałem tłumaczyć, jak to możliwe, jak to, przecież pomaganie to jest moje, to jest istota, to jest znak miłości i tak dalej, i tak dalej. Owszem, może to być znak miłości siebie. Lub karmienie ego. Tak, lub właśnie miłości jako zadowalanie ego. Swojego własnego, tak, bo że ja jestem przecież lepszy. Dobrze jest robić dobrze. Tak. I tutaj pojawia się ta przestrzeń zrozumienia, okej, skoro ja nie mogę nikomu pomóc, to raz nie muszę nikomu pomagać, natomiast pozwalam, żeby życie przyniosło mi to, co ma mi przynieść, a moim zadaniem jest nie przegapić tego. Po prostu być tam wtedy. Nie? Tak, a to jest też takie dla mnie osobiście bardzo głębokie doświadczenie,
rozpoznania jedni we wszystkim i w każdej tak zwanej innej osobie, że każda osoba, z którą się spotykam, każde doświadczenie, każde pole, które do mnie przychodzi w tym świecie tak zwanym 3D, niesie cząstkę czegoś, co jest we mnie, cząstkę mojej przeszłości. I moim zadaniem jako świadomości jest w świadomy sposób odpowiedzieć na tą energię, czyli w cudzysłów boski sposób. A teraz, jeżeli na przykład ktoś się upije i będzie bił żonę, co powie mu Bóg w tym momencie? To jest bardzo podchwytliwe pytanie, ono jest bardzo głębokie tak naprawdę. Bo to też pokazuje tobie, jaka będzie boska odpowiedź. I pewnie, jeżeli ta osoba jest chętna usłyszeć, że pewnie istnieją lepsze, świadome, bardziej osoby, sposoby na życie niż to, co przed chwilą powiedziałem, to pewnie ona potrzebuje to usłyszeć. Ale jeżeli jest na to gotowa, a jeżeli nie, to pewnie potrzebuje doświadczyć konsekwencji swoich czynów w postaci normalnie zwykłego cierpienia. Po prostu. I dopóki sam nie zmądrzeje i nie zechce, to Bóg będzie siedział cicho. Nic nie powie. Nic się nie odezwie. No bo syn marnotrawny. Poszedłeś, okej, masz wolną wolę, możesz iść gdzie chcesz, możesz robić co chcesz, możesz cały ten swój wewnętrzny majątek roztrwonić, te swoje wszystkie wewnętrzne skarby stracić. Jak ty zechcesz, ty, konkretnie ty, jak zechcesz, to możesz wrócić i cię ojciec przyjmie z otwartymi ramionami, ale ty potrzebujesz zechcieć wrócić. A jak nie chcesz, no to sorry, tak to wygląda, że tak powiem cudzysłów, na zewnątrz, w oddzieleniu od Boga. I teraz my potrzebujemy tą decyzję podjąć indywidualnie. I faktycznie jest tak, że nikomu nie pomożemy na tej drodze, ale zdarza się tak, że Duch nas spotyka, tak jak mam poczucie, że nasze spotkanie jest między innymi też formą czegoś takiego i to też, czym się dzielimy, też mam takie poczucie, że jest formą czegoś takiego, że Duch nas spotyka po to, żeby każdy czegoś tutaj się nauczył, żeby tego cierpienia było po prostu mniej dla każdego z nas. Dokładnie. Bez względu na to, kto ma cudzysłów, jaką rolę w tym momencie, ktoś jest widzem, ktoś jest przez kogoś coś przepływa, to nie jest w ogóle istotne. Po prostu to się dzieje, bo ja tak naprawdę jestem jaźnią, a nie jestem ani tobą, ani tą, ani tym statywem, ani tym kubkiem. Po prostu ja jestem. Tak? I jakby to ja jestem, to jest moim zdaniem to, czym my tak naprawdę jesteśmy. A te próby takiego podziału, że ty tu jesteś taki, ja jestem taki, a wy jesteście... To jest fikcja, to jest to kłamstwo ego. Z tego powodu Jeszua powiedział, że kochaj swoich czy nieprzyjaciół, czy kochajcie się jak bracia. Bo nie jakby miał w moim zdaniem, w moim poczuciu rozumienie, że to tak po prostu jest, że to nie jest ja ci każę kochać swoich nieprzyjaciół, czy im pomagać, czyli ty traktuj innych tak jak siebie po prostu, bo to jesteś ty, tylko że może w innym przebranku, może w innym poziomie świadomości, może w innym stanie trzeźwości nawet, jesteś ty, ale jakbyś ty chciał być potraktowany w takim stanie. I czasami jest człowiek w takim bólu, że najlepsze, co on może go spotkać, to nic, czyli brak reakcji z twojej strony. A tutaj mamy często jako ludzie, w szczególności Zachodu, kolosalny z tym problem. Kolosalny. Wiesz, od razu przypomniała mi się taka rzecz, może na rozluźnienie tematu, ponieważ to słynne przykazanie, że mam kochać bliźniego jak siebie samego. W konfrontacji z sytuacją, która myślę, to wielu osób już bardzo mocno dociera, ludzie siebie nie kochają. Sobie się dzień nienawidzą, więc ja bym do takiej osoby nie powiedział kochaj mnie tak, jak kochasz siebie. No coś w tym jest, tylko jakby wiadomo to, widzisz, to jest to, co, o czym powiedziałem troszeczkę wcześniej, że każde nauczanie duchowe jest dane w kontekście. Jakby ten kwiatek rośnie w kontekście. On nie rośnie tu, nie rośnie gdzieś indziej. Jakby był gdzieś indziej, to mógłby nie rosnąć. I jakby on jest tutaj. To słowo zostało dane też w jakimś kontekście. I jak za bardzo oderwiemy go od tego kontekstu, to słowo nie tylko może przestać pomagać, ono może stać się trucizną. I to jest wielkie niebezpieczeństwo w zasadzie każdej duchowości, każdej spisanej czy powiedzianej, każdego słowa, że ta energia może zostać wykrzywiona i za bardzo oddalona od pierwotnego kontekstu, kiedy zamiast stać się pomocna, staje się trucizną. Może komuś przeszkadzać, bo może on po prostu potrzebuje, mówiąc bardzo wprost, normalnej psychoterapii, pochodzić sobie do terapeuty i pokochać siebie, poczytać troszeczkę książek, pomedytować, czy pokontemplować, czy cokolwiek. I jak pokocha siebie, to wtedy krok drugi, to co powiedziałeś. Może dla kogoś będzie taka droga. To też potrzebujemy tak jakby... Nie potrzebujemy posłuchać tego naszego prowadzenia, co jest dla nas potrzebne. A moim zdaniem ono chce nam cały czas pomóc. I ta wielość, ten deszcz łaski, który spada, pozwala nam, każdemu z nas tak naprawdę skorzystać pełnymi garściami, tylko trzeba, no jakby to, co powiedziałeś, nauczyć się gdzieś rozpoznawać, co jest czym i patrzeć na to w ogóle, co się dzieje.
To jest też taki moment, bo wspomniałeś tam taką analogię, powiedzmy sobie, tego syna marnotrawnego, tak, który odchodzi, prawda, i który dopiero poprzez własne doświadczenie swojej bezradności, skutków swoich decyzji i tak dalej podejmuje tę wewnętrzną decyzję. Natomiast dla mnie jest jeszcze taki moment, który może tam specjalnie nie wybrzmiewa. On dopiero wybrzmiewa w tym momencie, kiedy ten syn już wraca i okazuje się, że ten ojciec nie tak jest zajęty swoimi sprawami, ale on nic więcej nie robi, tylko wygląda tego synu. To oczywiście. Więc to jest taki dla mnie niezwykły znak tego promieniowania, czyli ten syn niby odszedł z tej przestrzeni niby bliskiej oddziaływania miłości ojca, ale nie mógł. Ale ponieważ ta przestrzeń oddziaływania miłości ojca nie ma granic, więc on nie mógł poza nią wyjść. Czyli tylko się troszeczkę we własnym doświadczeniu myślił, że się oddalił, przez co jako dziecko Boga każda nasza myśl napełniona jest mocą, przez co dla niego tak jakby oddzielenie się zadziało, ale on i tak jest na tych rubieżach, pograniczach, trochę bliżej, trochę dalej, ale on jakby nie da się z tego wyjść. I każdy do tego powróci, bo nie ma innej możliwości. To jest jedyna możliwość, jaka istnieje. Dokładnie. I to jest ten też cudowny moment, kiedy się okazuje, że z jednej strony tak, to była jego decyzja tak naprawdę, ale z drugiej strony był to już owoc dojrzały tej wewnętrznej gotowości. Bo coś musiało stać na przeszkodzie, że ta miłość nie od początku była dla niego jasna. Nie? I dlatego musiało to się gdzieś... Jest bardzo wiele teorii i też czasami dostaję takie właśnie pytanie od ludzi, Toma, dlaczego się to zadziało, to oddzielenie, czy ta fragmentacja, czy ten szatan, który nas skusił, czy to zjedzenie z jabłka, wygnanie z raju, czy jak chcemy to nazwać, bo bardzo wiele różnych religii czy mitologii to na różny sposób nazywa i definiuje. Nie wiem, czy jest sens się nad tym zastanawiać. Mm-hmm. Bardziej moim zdaniem jest sens chyba kontemplować to, że tak naprawdę na tym najgłębszym poziomie to nie jest rzeczywistość. Ta, w której się to zadziała, jest dużo mniej realna niż ta, w której się to w ogóle nigdy nie zadziało. W żadnym stopniu, nawet najmniejszym. Mm-hmm. I dla mnie to jest sens rozpuszczania grzechu i naszej bezgrzeszności i tego, co w ogóle nauczał Jezus. Że jakby osadzenie siebie w tej niezniszczalnej jaźni, że to tak naprawdę nie miało miejsca, to się wydaje na tych poziomach bardziej gęstych, tych ziemskich, że to miało miejsce faktycznie, ty komuś przebaczyłeś, czy nie przebaczyłeś, pokłóciłeś się z kimś, ale im bardziej wchodzisz w głębie, tym bardziej jest takie coś, okej, tu w środku jest takie światło, że nic nie ma znaczenia, że ono w sposób oślepiające, tylko to jest też dla naszej ludzkiej tożsamości, struktury, jest tak oślepiające, jak na nie patrzymy, że taki człowiek patrzy, wiesz co, ja potrzebuję coś zjeść, ja potrzebuję pomyśleć o moich planach za 2 lata. To jest jakby takie coś, że to paradoksalnie rozwala naszego patrzenia w tą jaźń. Bo no, jakby my wtedy się konfrontujemy z tym, że ono coś chce, ono coś myśli, to wszystko jest nabudowane tak naprawdę. Te wszystkie kolejne warstwy, one wszystko prowadzi do tej jednej tutaj na dole. I dowolna metoda pracy nad sobą tak naprawdę w pewnym momencie dochodzisz do takiej ściany, w której jest to, że nie naprawisz siebie, ale też nie musisz, bo ty jesteś tym, co jest niżej. Tak. A to jest wszystko pewna forma ułudy, której oczywiście doświadczamy, ale tam to jest prawdziwsze po prostu. I dopóki wciąż jest to tym głównym punktem odniesienia, jest to, co w cudzysłowie byłoby do naprawienia, no to jesteśmy w stanie większość swojego czasu i sił poświęcać na to. Tak, i dopiero potem przychodzi takie może trochę rozczarowanie. No i co z tego? No to jest piękne, ale to jest jakby w duchowej drodze to jest taki w zasadzie nieunikniony taki moment, może parę osób rozczarujemy, przykro mi, że przychodzi takie coś, że po prostu tego się nie da jakby... Jest limit tych naszych ziemskich terapiach, nawet duchowych, jest limit tego, co można osiągnąć, a później w zasadzie tylko trwasz na dole i nic więcej. Reszta może z tego wypływać, może coś powstawać, bo nie mówię, że to stan statyczny, w którym ty tylko trwasz. Tak, zdecydowanie nie jest to statyczne, przynajmniej z mojego doświadczenia. Z mojego podpisania jest totalnie niestatyczny, bardzo dużo się dzieje. Ale... Tak. Ja. Tutaj chyba pojawia się taka... Wreszcie, rzekłbym, pojawia się taka przestrzeń, kiedy już nic nie muszę,
Czyli mogę się cieszyć tym, co tak, jest i tym, dokładnie. Co robię, dopóki coś muszę. Tak, no to jest i też kreatywność żadna nie może tam pojawić, ponieważ jest to cały czas tym siłą napędową jest owo muszę, ten nacisk. Chcę. A kiedy już wreszcie mam tę przestrzeń wolności, kiedy nie muszę już o coś się starać, mogę pozwolić na to, żeby to, czego i tak bym w głowie nigdy nie wymyślił, mogło stać się tym najważniejszym punktem odniesienia. Czyli jakby Chrystus żyje poprzez mnie. Dokładnie. I ja cieszę się tym, co przychodzi. Nawet jak nie jest zgodne z moimi oczekiwaniami. Zresztą często tak bywa. Z tym małego ja. Im głębiej wchodzimy, to w zasadzie każdy nie jest niezgodnością z moimi oczekiwaniami. Tak. Ale jednocześnie jest wielką błogością. To jest też takie piękne. I to w zasadzie teraz nawiązujemy troszeczkę do tego, co gdzieś może bardziej wschód na to daje nacisk, że wolność od tego fałszywego ja, wolność od tych naszych pragnień, od tych fałszywych pragnień i nagle czujesz wolność, taką nirwanę, powiedzmy sobie, ten stan takiej po prostu błogości i... I niech się dzieje. I niech się dzieje, jeżeli się ma zadziać. Jeśli ma się coś zadziać, tak. Tak, ale to jest po prostu taki... To też jest taki, wiesz, moment, pamiętasz słowo, którym żeśmy rozpoczęli? Czyliśmy takim, że Wojtek jest, Toma jest. Ty jesteś. Tak jest. I jest to wielkie jestem, który jestem. Czy jestem tym, co jest? Jam jest. To jest dużo poziomów głębi. Można się tak zapadać. I to też chyba taka najlepsza praktyka. Wojtku, czy chciałbyś powiedzieć o swoim kanale? Może warto coś powiedzieć, że masz... Kanał nazywa się Otwarte Serce. To kanał podcastowy, YouTube'owy. Linki damy w opisie. Tam znajdziecie coś, co ja odczuwam jako moje w tej chwili zadanie do zrobienia, mianowicie odkrywanie tego, co nazwałem kontemplacyjnym wymiarem Ewangelii. Natomiast to, co dla mnie jest tam ogromnie ważne, to mimo to, że są to słowa Ewangelii, czy tak zapisane jak w Ewangelii, że mają swoją jakiś punkt odniesienia w chrześcijaństwie, dla mnie słowo Ewangelii sprawdza się wtedy, kiedy jest na tyle uniwersalne, że nie znajdzie się choćby jeden oświecony człowiek na ziemi, który miałby z tym kłopot. To jest bardzo fajne kryterium. Podoba mi się. Bardzo fajne kryterium. Ale też, kochani, moje jest takie mega głębokie doświadczenie, że jak ja przyglądałem się różnym naukom z różnych stron, to zawsze widziałem, że jak jest ktoś naprawdę świadomy, tak na serio, to oni wszyscy mówią dokładnie o tym samym i używają tylko i wyłącznie innego języka i innych sformułowań, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ich, cudzysłów, uczniowie czy followersi byli inni i potrzebowali tego. No i ten lubi jabłka. Ja pamiętam, kiedyś miałem też taką rozmowę z mistrzami i właśnie było coś tam w kontekście właśnie jakiejś tam religii i tak dalej. I odpowiedź, którą dostała, była taka, czy musisz lubić gruszki? Wydaje się, że to bez sensu, ale to jest jakby bardzo logiczne, że nie ma nakazu, że ty masz lubić to, czy to, czy to. Tak. Tylko Bóg ciebie kocha, dlatego wysyła ci to, co ma dla ciebie, co przed chwilą powiedziałeś. Tak. Mnie kocha, ciebie kocha, ciebie kocha. I dla każdego z nas wysyła to, co nam ma zasmakować. Ta nasza duchowość, ona się ma nam podobać. My mamy ją czuć. Ona jest taka inna, bo my jesteśmy tacy inni. Nie ma innego w zasadzie powodu. Ten zrobi pierogi takie, ten ma dietę witariańską, ten ma dietę keto, ten ma dietę jakąś mięsną, ten ma dietę paleo, ten ma jakąś kosmiczną inną. I po prostu okej, whatever. Po prostu i tak jesteśmy tym samym. To tylko są takie pozorne jakieś takie nasze różnice. Chociaż pewnie jest fajną, ciekawą przygodą, tak to widzę, odkrywanie tego, co jest, nazwałbym to moje indywidualne. Tak, bardzo ważne. Dopóki mam całkowitą pewność, że moje indywidualne nie jest w konflikcie z tym, a jest dokładnie tym, co najbardziej pasuje do tego, co wspólne. Nie? Czyli ja dokładam tę moją cząstkę, która jest kochana i chciana właśnie dlatego, że ma ten rys indywidualności, a z drugiej strony całkowicie i doskonale pasuje do całej reszty. Czyli to właśnie. Dlatego pewnie są takie spotkania też między innymi po to. Żeby tak się działo. Dziękuję, Wojtku. Dzięki.
Dziękuję, kochani. Dzięki. Link do kanału Wojtka tutaj gdzieś. Wow.